i ci. Zobaczymy, już rośli obrońcy Lecha, idą w pole karne. Ale ten rzut rożny rozegrany jednak inaczej. Teraz jest dośrodkowanie Toneba. Znów interweniuje Łukasiewicz. Jeszcze nie koniec tej akcji. Mateusz Możdżek do Artioma Rudniewa. Ten znalazł się z lewej strony. Rudniew, tak w pole karne. Ależ okazja i ależ piłka. Fenomenalnie teraz uderzona przez Sergieja Kriwca. Wpada do bramki. 13 minut tego meczu wystarczyło. 489 minut. Tyle trwała posucha. No i teraz się udało. Artiom Rudniew, Sergiej Kriwiec. 1-0. Tak, brawo Lech. Brawo gospodarze. W tym momencie Rudniew poszedł do boku, zobaczmy, z boku pola karnego. Mówimy, kto tam będzie na jego miejscu, ale on czasami wie, jak posłać tą piłkę tak, jakby sam chciał. Piękne uderzenie Kriwca. I świetnie też Kriwiec właśnie z pierwszej piłki od razu błyskawicznie. Bezradny Pawle Welimirowicz. Fantastycznie uderzył Sierchiej Kriwiec, ale też nie było nikogo z zawodników ŁKS-u obok Kriwca w tej sytuacji. Wszyscy weszli tutaj w stronę piątego metra, a piłka wycofana i Kriwiec świetnie się znalazł. Mimo, że piłka lekko kozłowała przed nim, trafił ją dosyć pewnie, a przy tej mokrej piłce i to bramkarz tak miałby większe problemy, nawet jak miałby ją na